Jan Olbrycht, eurodeputowany Platformy, członek Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego. Jest naszym gościem. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Szczególnie ważna ta ostatnia kompetencja, bo o tym budżecie z panem chcę porozmawiać. Myśli pan, że to jest realne i możliwe, że Polska nie dostanie pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy? To nie chciałbym się podać teoretycznie. Praktycznie mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że Polska te pieniądze otrzyma, ale pod warunkiem, że oczywiście wykona rząd polski określone działania. Zagrożenie jest bardzo poważne i dlatego też mam nadzieję, że jednak refleksja przyjdzie do kierujących rządem, żeby podjąć określone jednak decyzje, które by ułatwiały wprowadzenie w ogóle tych pieniędzy dla Polski. A ja słucham pana posła Kuźmiuka, który mówi, właściwie łaski bez, nie potrzebujemy tej kasy, świetnie sobie radzimy bez niej. Tak, to jest pewien określony sposób myślenia. Myślę, że w rządzie polskim są różne nurty. Jeden nurt jest bardziej racjonalny, chociaż żaden z tych nurtów specjalnie nie kocha zasad demokratycznych, a jeden z nich uważa, że pieniądze europejskie są po prostu potrzebne do ratowania gospodarki, do przebudowy gospodarki, do rozwoju kraju. To jest jeden nurt. A drugi nurt, który kierując się w szczególności do wyborców, tak twardego takiego jądra, będzie mówił o tym, że te pieniądze tak naprawdę są nam w ogóle niepotrzebne, a jeżeli będą chcieli nam je zabrać, to niech zabiorą, to wtedy się dopiero okaże, jakie są prawdziwe intencje Unii Europejskiej. To jest w przypadku, myślę, że wspomnianego posła, to raczej zachowanie bardziej aroganckie niż merytoryczne. To znaczy, to jest na takiej zasadzie, właśnie co nam zrobicie, prawda? Znaczy, nie możecie nam nic zrobić, mówicie, że czy możecie nam zablokować, więc to tam sobie radę dodrukujemy trochę. Tam jest jeszcze inny rodzaj argumentacji. Pan poseł mówi, nie on zresztą jedyny, że Polska chętnie zastosuje się do tych warunków, które stawia Unia Europejska, tylko dajcie nam czas. Mamy swój tryb legislacyjny, to się nie może zdarzyć na pstryknięcie palca jednego z drugim komisarzy. Zamrozimy, zlikwidujemy Izbę Dyscyplinarną, tego oczekujecie, ale dajcie nam chwilę. Ale to jest wprowadzenie opinii publicznej w błąd, ponieważ przypomnijmy, o co tak naprawdę chodzi. Znaczy się, Krajowy Plan Odbudowy jest oczywiście planem takim gospodarczym, ale on, ponieważ ma przebudować gospodarkę, więc jego ważnym elementem jest przeprowadzenie podstawowych reform strukturalnych. Na przykład w niektórych państwach to jest reforma rynku pracy, w innych państwach jest to reforma systemu emerytalnego. To są tego typu rzeczy. W Danii na przykład jest to zasadnicza reforma w ogóle dotycząca cyfryzacji gospodarki, w tym również reforma podatków pod przyszłą cyfryzację. Więc to jest jakby główne założenie. Polska we wskazaniach, które otrzymała na rok 2020, a więc przed Krajowym Planem Odbudowy, miała bardzo wyraźnie powiedziane, że jednym z elementów, które trzeba zrobić w Polsce, jest poprawa klimatu inwestycyjnego, w tym również niezależność sądów. Jako ciekawy element, panie redaktorze, podam tylko tyle, że to wskazanie to jest coś, co wyszło nie od Komisji Europejskiej, tylko ostatecznie zostało przyjęte przez Radę, czyli przez ministrów, w tym również ministra polskiego. W związku z czym, skoro to wskazanie miało być realizowane, wszystkie inne rzeczy rozumiem, bo właściwie informacji nie mamy, zostały uzgodnione, natomiast ta sprawa nie. Mało tego, równolegle rząd podejmował i działania dotyczące kwestii niezależności sądów. Wszyscy o tym wiedzieli od dawna, wszyscy wiedzieli o tym, że ta sprawa jest poważna, natomiast w ostatnim czasie pewne rzeczy nabrały przyspieszenia, to znaczy jeżeli chodzi o stronę polską, mianowicie takie dosyć radykalne niereagowanie na wskazania Trybunału Europejskiego, czy zarówno na tak zwane zabezpieczenia tymczasowe, jak i na wyrok, który nastąpił. Przedziwna odpowiedź rządu polskiego w połowie sierpnia dotycząca właśnie zabezpieczeń tymczasowych. Powiedzmy tylko tyle, że
odpowiedź, która tak naprawdę sprowokowała komisję do wystąpienia o karę. Także sprawa nie jest wcale nagła, pilna, niespodziewana, trwa od dłuższego czasu, wszyscy o niej wiedzą i komisja w tej chwili oczekuje od rządu polskiego podjęcia jakichkolwiek działań w tym zakresie, znaczy, żeby w ogóle zaplanować jakieś działania, żeby pokazać dobrą wolę. To nie chodzi o to, że komisja mówi, że jutro mają nastąpić zmiany legislacyjne, już nie przesadzają. Komisja Europejska, pańskim zdaniem, może sobie w ogóle pozwolić na to, aby wewnątrz wspólnoty istniało państwo, które nie otrzymało tych pieniędzy? Bo po stronie polskiego rządu może być takie myślenie, nie odważycie się, nie dacie rady. Ja myślę, że nie to może, ale tak jest. Znaczy, myślę, że tak próbują. Chociaż wie pan, ostatnie wypowiedzi przedstawicieli rządu są dosyć takie zastanawiające, kiedy mówi się o tym, że właśnie z tą komisją dyscyplinarną to właściwie nie tak naprawdę chcieliśmy, żeby tak to wyglądało. Źle nas zrozumiano w odpowiedzi. To takie wyraźnie tonujące pewne działania. Rzeczywiście, pana pytanie jest zasadne. Czy można sobie wyobrazić sytuację, że nagle jedno z państw w ogóle nie otrzyma programu ratunkowego? Bo to jest program ratunkowy w Europie, który zresztą bazuje na kredycie, który zaciągnął państwo członkowskie. Ale ja bym powiedział, niestety jest to możliwe do wyobrażenia. Dlaczego? Ponieważ kilka dni temu przedstawicieli kilku państw członkowskich wyraźnie powiedzieli, że oczekują od komisji radykalnych działań. I pamiętajmy, że polski Krajowy Plan Odbudowy nie będzie zatwierdzany przez komisję, tylko będzie zatwierdzany w głosowaniu przez ministrów, w tym również przez ministrów właśnie tych państw, które zgłosiły swoje zastrzeżenia. To jest nowy element w grze. To nie jest kwestia tylko tego, co myśli komisja, tylko teraz to już kilka państw uważa, że jednak komisja powinna być twarda i powinna wyegzekwować określone działania. Także sytuacja się komplikuje. Mam nadzieję, że jednak rząd podejmie jakieś kroki, czyli pokaże dobrą wolę. Taką dobrą wolę jednak zmian, podjęcia zmian, jeżeli chodzi o system sądownictwa. Co by to mogło być, pańskim zdaniem? Zna pan tych ludzi, mija pan ich na korytarzach, rozmawia pan z nimi? Wie pan, znaczy ma pan na myśli tych, którzy są dzisiaj w środowisku rządowym? Ciężko, nie, nie, pytam o tych, którzy oczekują od Polski pewnego kroku. Co by to mogło być, pańskim zdaniem? Wie pan, oni się, prawdę mówiąc, na ten temat nie wypowiadają. Mówią o tym w czasie naszych rozmów. Ja rozmawiałem z przedstawicielem Komisji Europejskiej i dopytywałem się o to, gdzie jest tak naprawdę najważniejszy problem Krajowego Planu Odbudowy. Zadałem takie pytania, a ponieważ jestem członkiem zespołu, który to monitoruje, więc miałem prawo to zrobić. I dostałem odpowiedź, że na dzisiaj kluczowym problemem jest właśnie kwestia klimatu inwestycyjnego, niezależności sądów. W związku z czym, co należy robić? Ja sobie tak wyobrażam, interpretując pewne rzeczy, bo jak mówię, oni się na ten temat nie wypowiadają, ale co najmniej podjęcie decyzji to bardzo szybkie dotyczące komisji Izby Dyscyplinarnej, natychmiast zamrożenia przyszłości i usunięcia w drodze ustawy. To przynajmniej pokazałoby, że rzeczywiście jest to krok w kierunku zwiększenia niezależności sądów i niezależności sędziów, niezawisłości sądów. Wydaje mi się, że to jest jedna z takich rzeczy. Poza tym druga sprawa. Jeżeli premier naszego kraju zwraca się z zapytaniem do Trybunału dotyczącym pierwszeństwa prawa europejskiego nad prawem krajowym, co tak naprawdę w konsekwencji oznacza, że przepis stanowiący podstawę Krajowego Planu Odbudowy może być podważony. W związku z czym stąd się biorą te wątpliwości. To wydaje mi się, że wycofanie takiego wniosku z Trybunału byłoby najbardziej zasadne, ale nie spodziewam się, żeby ktoś to zrobił. Gdyby się okazało, panie pośle, że polski Trybunał w istocie podejmuje taką decyzję i słyszymy nagle, prawo europejskie jest poniżej polskiego prawa narodowego. Co to może oznaczać? Proszę sobie potem wyobrazić, że taki wyrok zapadnie. To jest po prostu zwyczajnie nieprawda. W związku z czym... Nieprawda, ale co w realiach Polska w Unii Europejskiej? Co w tym miejscu to może oznaczać? Nie no, oznacza to, że Polska podważa podstawowe zasady. Ale jeżeli pan pozwoli, to może byśmy tylko wyjaśnili jedną rzecz tutaj, bo to tak wygląda, że na przykład prawo europejskie jest ponad polską konstytucją. Tak mówią przedstawiciele rządu, że to jest niedopuszczalne. Mówimy o czymś innym. Weźmy konkretnie pewne działania. Na przykład państwa członkowskie umawiają się, 27 państw,
umawiają się co do przepisów dotyczących wydawania pieniędzy europejskich, na przykład w Krajowym Planie Odbudowy, i umawiają się wspólnie co do tych przepisów. Uzgadniają to i uzgadniają, że we wszystkich państwach będziemy stosowali ten sam przepis, żeby było sprawiedliwie. I to jest prawo europejskie. I w tym sensie ono jest ma pierwszeństwo, że nie może potem któreś z państw sobie zmienić tego prawa i powiedzieć, nie, 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 będziemy sobie inaczej to interpretować. To trzeba przełożyć na język takiego właśnie konkretu. Jak się umawiamy i uchwalamy jakiś przepis wspólnie, to w tym rozumieniu on jest wspólny, czyli prawo krajowe powinno pójść za tymi przepisami. To nie jest jakieś enigmatyczne sformułowanie, co jest ważniejsze. Natomiast jeżeli Polska by podważyła tę zasadę, to oczywiście podważa zgodę na kluczowe kwestie dotyczące Unii Europejskiej, co pierwszą reakcją byłaby oczywiście reakcja jakaś podjęcia procedury przeciwko Polsce, ale tak naprawdę docelowo wszyscy zaczęliby się zastanawiać, czy Polska dalej chce być w Unii. No tak, ale idąc tropem tej umowy, o której pan mówił, Patryk Jaki, ale nie tylko on, wielu eurodeputowanych PiS-u mówią, naszą umową był traktat. W traktacie był swobodny przepływ usług, ludzi, towarów, ale nie ingerencja w wymiar sprawiedliwości, w kulturę czy w oświatę. No tak, ale po pierwsze nikt w instytucjach europejskich nie wypowiada się na temat przepisów dotyczących kultury. Nikt nie wypowiada się na temat oświaty. Bo mam myśli, nie tworzy żadnych przepisów dotyczących oświaty. No, wczoraj, zdaje się, podjęto uchwałę, która zobowiązuje Polskę do przyjęcia jako fakt prawny istnienia związków jednopłciowych. Jeśli są w Europie, w Polsce też może być uznane. Nie, to jest wypowiedź Parlamentu Europejskiego, większości Parlamentu Europejskiego, rezolucja, nie ma żadnej mocy prawnej, i to jest rezolucja większości parlamentu wzywająca Komisję do tego i wzywająca państwa członkowskie, żeby wprowadziły tego typu regulacje. Nie zapadła żadna decyzja, to jest po prostu polityczna wypowiedź Parlamentu Europejskiego, większości parlamentu, która jest apelem. Jest apelem do państw członkowskich, żeby to wprowadziły, ponieważ kwestie dotyczące rodziny nie są w kompetencjach Unii Europejskiej, tylko są w kompetencjach państw członkowskich zgodnie ze zasadą subsydiarności, więc pozostaje to jako apel do państw członkowskich, żeby to zrobiły. To też trzeba jakby dokładnie wyprostować, ponieważ ja też słyszałem, że podobno Unia podjęła jakąś decyzję. Nie podjęła żadnej decyzji. Jest, tak jak powiedziałem, to jest apel. Natomiast ja bym powiedział o czymś innym. Pan Patryk Jaki jednak powinien przeczytać dokładnie traktat i zobaczyć, co w nim jest. Mianowicie w artykule 2 jest jednak mowa o tym, że wszystkie państwa członkowskie umawiają się co do określonych sposobów zasad, w tym również zasady dotyczące państwa prawa. To jest w traktacie. W związku z czym to jest w artykule 2. W związku z czym mówienie o tym, że tego nie ma w artykule, jest nieprawdą. Pewne rzeczy nie ma. Tak powiedziałem, nie ma wspólnych przepisów dotyczących kultury, oświaty. Mało tego, nie ma przepisów na przykład dotyczących służby zdrowia. Nad tym jest dzisiaj wielka dyskusja, czy to nie powinno być wspólne, ale oczywiście kwestia polityki zdrowotnej, a nie systemów zdrowotnych, bo w każdym państwie jest to coś innego. Więc państwa członkowskie Unii Europejskiej są świadome, że niektóre rzeczy da się zrobić razem, a niektóre rzeczy po prostu nie da się zrobić razem ze względów bądź technicznych, bądź brak woli, żeby to robić razem. Panie pośle, czy w ostateczności taki wariant, o którym też czasem słychać, aby pieniądze z tego planu odbudowy trafiały bezpośrednio do samorządów, a nie do rządu, czy to jest plan w ogóle omawiany, brany pod uwagę w Brukseli? Nie, nie jest brane pod uwagę, ponieważ istota funkcjonowania funduszy europejskich to nie tylko w Krajowym Planie, ale w ogóle w budżecie Unii Europejskiej polega na tym, że pojawiają się tak zwane koperty narodowe. Koperty narodowe, no i to o to tak naprawdę walczą rządy, prawda, żeby w ich kopercie narodowej znalazło się jak najwięcej pieniędzy. W związku z czym, jeżeli są koperty narodowe, to obok tego są jeszcze pieniądze, które idą bezpośrednio z Brukseli, ale to są te, które idą głównie w postaci konkursów, na przykład konkursy na badania naukowe, to one idą z Brukseli. Z Brukseli również idą te wielkie projekty, na przykład wielkie autostrady i tak dalej, czy programy naukowe typu Galileo i tak dalej. Natomiast koperty narodowe to są pieniądze danego państwa i tymi pieniędzmi dysponuje zawsze rząd. Znaczy, i on uzgadnia z Komisją Europejską sposób,
wydawania tych pieniędzy europejskich, a potem to się rozbija na przykład programy operacyjne, regionalne, lokalne i tak dalej. Także ja sobie nie wyobrażam, żeby w najbliższej, czy też dającej się przewidzieć w przyszłości pieniądze mogły pójść bezpośrednio samorządu. Zresztą proszę sobie wyobrazić, ile osób musiałaby liczyć Komisja Europejska, gdyby na przykład wszystkie miasta europejskie zwracały się do niej o pieniądze. To przypuszczalnie biurokracja europejska poszła. Natomiast od razu powiedzmy, co się za tym kryje. Kryje się za tym obawa niektórych na przykład miast, że ponieważ rząd jest z innej opcji politycznej, to że ten samorząd będzie blokowany albo nie dostanie pieniędzy. W związku z czym stąd też taka próba, taka nadzieja, że może by jednak minąć tego typu polityczne uwarunkowania i żeby pieniądze poszły bezpośrednio do samorządów. Takie programy są, ale one są punktowe. Na przykład na technologie, na czysty transport, ale to są takie punktowe programy, które idą z poziomu Unii Europejskiej. Natomiast fundusze, generalnie fundusze, zawsze idą przez rząd. Panie pośle, pan klimat na tych korytarzach zna doskonale. Niech pan powie, czy pan widzi, kto może skręcić w lewo lub w prawo przy tym teście zderzenia? Komu puszczą nerwy prędzej? Czy w Unii jest determinacja, żeby rzeczywiście wymóc na Polsce szanowanie tych zasad, na których Unia się opiera? No, czy jednak tam się zakłada, że może trzeba będzie jednak ustąpić? Tak, ale jeżeli pan pozwoli, to powiedziałbym tak, że sformułowanie Unia tutaj jednak musi być dokładnie rozpisane, ponieważ do tej pory było tak, że jak mówiliśmy Unia, to mówiliśmy Bruksela i mieliśmy na myśli instytucje europejskie, znaczy Komisję Europejską i tak dalej. A w tej chwili, mówiąc Unia, w coraz większym stopniu mamy na myśli premierów państw członkowskich, 27 państw. I dzisiaj to jest pytanie, czy premierzy, czy poszczególne państwa są gotowi do ustępstw, bo komisja ma to wykonać. Komisja sama z siebie nie może niczego zrobić, ona musi wykonać polecenia, które uzgodnili ze sobą premierzy. I na dzisiaj muszę powiedzieć, że determinacja na poziomie Unii, czyli takiej międzyrządowej, ale również w parlamencie jest dużo większa niż jeszcze 3-4 lata temu. Zresztą to paradoksalnie, to zresztą Radek Sikorski w kilku miejscach powiedział, i to ma rację, paradoksalnie to z powodu zachowania rządu polskiego i węgierskiego pojawiły się zaostrzenia. To my jesteśmy współautorami tego, na przykład kwestie pieniądze za praworządność. Przecież tego wcześniej nie było. Wcześniej tego nie było, bo okazało się nagle, że pewne instrumenty w ogóle nie działają. W związku z czym tu się nagle pojawiają tego typu rzeczy. To jest jakaś paradoksalnie i w sposób nie najbardziej optymistyczny, to muszę powiedzieć. To jest jakby z powodu również naszego kraju, znaczy tego typu zaostrzenia. Odpowiadając na pana pytanie, jeszcze 3 lata temu powiedziałbym, że Unia jakiś zrobi unik, prawda? Coś skręci wok. Natomiast dzisiaj już uważam, że jest inaczej, bo dzisiaj ani Komisja Europejska tego nie chce zrobić, ani część rządów, nie wszystkie, część rządów tego nie chce zrobić, co wzmacnia to nastawienie, co tylko powoduje, że powinniśmy naprawdę przemyśleć w Polsce sposób działania, bo pytanie, czy my chcemy iść na zwarcie, znaczy my w sensie państwo, czy chce iść na zwarcie z Unią Europejską i podstawowe pytanie, po co? Znaczy, jaki jest cel tego zwarcia? Czy celem tego zwarcia jest zmiana Unii od środka? Czy celem tego zwarcia jest jej rozbicie? Czy celem tego zwarcia jest wyjście z Unii? Ja myślę, że wszystkie te 3 elementy są obecne dzisiaj w polskiej myśli politycznej. Jan Olbrycht, eurodeputowany Platformy, członek Komisji Budżetowej, był naszym gościem. Dziękuję za spotkanie, panie pośle. Bardzo dziękuję.